Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich, Czy otrzymaliście ducha świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego. Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje duch święty. Jaki więc chrzest przyjęliście? zapytał. A oni odpowiedzieli: Chrzest Janowy. Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w tego, który za nim idzie to jest w Jezusa powiedział Paweł. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł nałożył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym.